Siemanko, witam wszystkich zainteresowanych. Chcę pokazać, może nie pokazać, a wytłumaczyć, jak najszybciej pomalować sobie taki pokój. To jest salon. Wygląda w taki sposób. Nie jest mały, ale nie jest też aż taki wielki. I teraz tak, ważna jest kolejność. Tutaj miałem taką fajną sytuację, że już wszystko zostało wyniesione i tak mniej więcej poukładane. To są sofy. Ale normalnie wchodzimy tam, czy u siebie malujemy, czy u kogoś, kto nie wyniósł rzeczy. Wynosimy wszystko, co jest luźne, nie wiem, jakieś takie półeczki, stołeczki, taboreciki, zabawki dla dzieci, miski pieska, kocyki, no wszystko, co można wynieść. Lampy takie nieraz stoją sobie gdzie bądź. No i teraz tak, zostają ciężkie rzeczy. To ciężkie rzeczy w moim przypadku odsuwam od ściany i zostawiam sobie miejsce. Czyli tak wygląda to na to, że wszystko jest na środku. Teraz tego jest więcej, czasem trzeba się przeciskać, ale no muszę mieć takie miejsce, no żeby chodzić, bo to kilka razy, kilkanaście nawet w tym jednym miejscu będę stał. No i teraz jak już mamy wszystko wyniesione, tak mniej więcej centralnie, tylko należy o czym pamiętać? O lampie. Żeby tam sobie jeszcze coś tak zostawić, żeby do tej lampy dojść. Będziemy przecież malować sufit. No to wtedy takie małe miejsce, a nawet można odsunąć na początku, zrobić tylko lampę, obmalować, no i potem to wszystko zsunąć, żeby nam już nie przeszkadzało. Zakrywamy. Ja używam tych wąskich swoich swoich pokrowców i kładę je przy ścianie po prostu. Na środku zakładam takie, to jest luźniejsze, ale to co mamy, nie używam folii, gdyż folia się plącze między nogami, przechodząc zaraz, a ja jednak mam te ruchy swoje ADHD, także ta folia fruwa wszędzie. No, tutaj jest akurat lustro, kominek i z tego nie było sprzątnięte, więc zasłoniłem tak, żeby nie nachlapać. No i pierwszą rzeczą do malowania to co? Bierzemy się za sufit, nie? Jak już mamy wszystko obłożone. Ach, jeszcze ściągamy właśnie tutaj jak są, nie? Jakieś firanki, pierdółki. Ja to zawsze, jak ja już to ściągam, to kładę właśnie tu na sofy i to później przykrywam, nie? Także wszystko gra. I teraz tak, bierzemy się do malowania. Tutaj mam akurat fajny taki jak gzymsik, nie wiem jak to nazwać. I zaczynam, to jest tapeta. Ta tapeta musi zostać. Ta tapeta musi zostać i ja ją zostawiam. I zaczynam z tej strony, od tutaj stąd i lecę dookoła, tu już widać jest pomalowany. Lecę ten od dołu, górę, pędzelkiem sobie, opierniczę cały dookoła i wchodzę wtedy już na tapetę. Dlaczego tapeta na końcu? No bo tu już nie będę malował niczego. Będę malował tylko tutaj. To niech sobie już schnie pomału i to chodzi o to, żeby jak najszybciej wyschło. Jeżeli chodzi tutaj, to ciapię po ścianie, a tutaj tego na dole, to ja raczej zostawiam. Maluję tylko tu u góry. No chyba, że będzie bardzo czarny, to można coś wymyśleć, przykleić taśmę, albo bardzo precyzyjnie pędzelkiem to objechać. No i dobrze, mam już opierniczony ten gzymsik. No to co? Lecę sufit. Aha, 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 aha. Przy lampie. Mówiłem wcześniej, że przy lampie, ale przy lampie też, bo jak pędzelkiem, to najlepiej właśnie obskoczyć na samym początku. No i lecimy sufit. No to sufit już lecę tak normalnie. Z wiadra, wałek, tu mam kijek. No i lecę po kolei. I teraz jeszcze taki mały, jakby to powiedzieć, mały myk. Ja używam swojej farby. To nie jest droga farba. To jest jedna z najtańszych farb, ale ona bardzo ładnie kryje. Akurat w tym wypadku to wystarczy tylko naprawdę raz i tam w 80 czy 90 przypadkach tak jest, że wystarczy tylko raz pomalować jeden kołd i ona dość ładnie schnie.
To nie jest tak, że ja wziąłem sobie pierwszą lepszą. Ja te farby testuję cały czas, która jest lepsza, bo tu wszędzie chodzi o czas, no i o efekt, żeby był ładny. Jeżeli chodzi o jej matowość, to ona jest bardzo, bardzo matowa. Niektóre matowe są takie, że też potrafią tak lekko świecić, a nawet tak jak pasek idzie. Tu w tą stronę świeci, tu w tą stronę. Tak jak idą nam te. Nawet 100 razy malowali to samo miejsce i tak będzie widać. Dlatego ja używam swojej farby, po której nic nie widać, ładnie matowo wszystko zakrywa. No i co dalej? No to teraz wziąłbym się już tutaj za ściany. No to teraz sufit sobie schnie. Ma ten czas. Ja lecę, jak mam jakieś dziurki, sobie takim gipsikiem szybko schnącym to wszystko obtykam dziury, ale tutaj nie ma, to jest bardzo ładny pokój, nowe budownictwo, także spoko. Lecę dziurki, prześlifowywuję i oklejam teraz. Teraz jest czas mój na oklejanie, więc lecę, okno sobie okleję, kontakty wszystkie, pstryczki i się zastanawiam właśnie nad listwą. Bo to różnie z tym bywa. Dobrze, jak farba troszeczkę wchodzi na listwę. I dlatego jak jest jasna, to nie oklejam. Nie oklejam w ogóle tych listew ani tych drzwi. No chyba, że nie będę tego musiał malować. Ale tutaj jest tak, że będę musiał malować razem z tym kaloryferem na biało. Także oklejam, jeżeli jest inny kolor i nie będę musiał malować, albo farba jest za ciemna. Jak jest jasna, zostawiam. W tym wypadku jest trochę ciemna, to jest ciemnoszara, więc wszystkie listwy też okleję, ale nie tak, że bardzo blisko ściany, tylko taki milimetr zostawię sobie, żeby to było taka zakładka między farbami, żeby nie było szpary potem, jak to się mówi, żeby ładnie wyglądało. No i co? Jak już pozaklejam to wszystko, a sufit jeszcze będzie na dotyk tutaj niewyschnięty, bo wiecie, tu wyschnie, tam wyschnie, ale to jest ściana zewnętrzna, także może dłużej schnąć. To lecę sobie, obcinam tu wszędzie na dole. Wszędzie, po listwach, kontaktach, obcinam. Jeszcze, jeżeli nie wyschło, no bo to też trochę nam zajmie około godziny. Jeszcze, jeśli nie wyschło, to lecę już wałkiem, tyle, że tyle zostawiam. No ale tam w większości przypadków już wysycha. No i jak już obciąłem sobie tutaj wszystko, to lecę już obcinać sobie sufit. No i lecę raz z wałeczkiem. I zostawiam, idę sobie na kawę. Jakby co, to mam jeszcze wentylator. Nawet trzy wentylatory. Stawiam sobie wentylator, nadmuchuję ściany, ściany ładnie schną. Przychodzę drugi raz, tak samo obcinam wszędzie i maluję. Używam i proponuję zawsze, żeby mi kupywać farby, które ja zaproponuję. Tu nie chodzi już o kolor, bo kolor i tak z każdej farby sobie ktoś może sobie wybrać. Nieważne, chodzi o jakość farby. One nie są drogie, są popularne, ale ja wiem, która farba do czego najlepiej się nadaje. I chodzi tu o to, żeby nie schła pół dnia, tylko schła tą godzinę, nie? Sobie, czy dwie godziny, no żeby szybciej wyschła, bo mi zależy na czasie. No i warto taką farbę kupić, nie jakąś tam z puszki z Tesco, tylko taką z mieszalnika. One są droższe, ale schną i ładnie kryją. No i dobrze, jak już pyknę ten drugi raz, to szybko odklejam te wszystkie pierdółki, taśmy z kontaktów. Tam patrzę, czy doszła farba, czy nie doszła jeszcze. No i zwijam wszystkie pokrowce już. Już wszystko zwijam i tak staram się wyczyścić przy listwach, bo będę przecież listwy malował. Tutaj. Wiecie, jak to jest, jak się listwy maluje. Trzeba nakleić tutaj taśmę. Jak będzie brudno kurz, to się ta taśma nie przyklei. No, ale ja lecę, już sobie obklejam. To ściana schnie jeszcze. To zwinąłem, okleiłem sobie wszystko dookoła. No i idę na kawę, bo jak jeszcze ściana ma schnąć, no to damy jej czas. Fakt, chodzi wentylator i to będzie dużo szybciej. No jak już tak widzę, że tutaj w tym narożniku jest już wyschnięte, w tych narożnikach tutaj,
na środku może zeschnąć jeszcze za 2 dni. Już mnie to nie interesuje. Chodzi o połączenie listwy tutaj ze ścianą. No to lecę wtedy już sobie pomalutku. Pomalutku. Wszystko, drzwi zostawiam sobie na sam koniec. No i po pomalowaniu wszystkiego odklejam taśmę. Zwijam to, co mam do zwinięcia i koniec. I teraz tak, w takim tempie, z takimi zasadami, jeden za jeden, no to nam zajmie jeden dzień, załóżmy. Ktoś, zależny, ktoś pomaluje w 8, ktoś w 7 godzin, ktoś w 4, szybki Lopez. Nie, tak, tak nieraz mi wychodzi, że 5 godzin i pomalowany pokój, cały, kompletny. No i teraz, jeżeli malujemy u siebie w domu, no to przecież nam zależy, żeby to ładnie, szybko jeszcze schło, żeby na noc jeszcze te łóżka wszystko tutaj poustawiać, żeby był jeden dzień roboty, a nie tydzień. No i tak wygląda właśnie takie szybkie malowanie. A jeszcze jak u kogoś malujemy, no to też nam zależy na czasie. Pójdziemy szybciej do domu, przecież cena jest ta sama. Nie robimy na godziny, tylko za umówioną cenę. Za umówioną cenę, za pomalowanie pomieszczenia, pokoju, czy tam czego tam, jak to liczy. No tutaj tylko przy tapetach to będę musiał bardzo, 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 bardzo tak precyzyjnie uważać, bo to jest jasne, ja będę miał ciemną. Jest taki pomysł, że leciutko można wejść na tapetę, bo ona też jest szara. No ale nie zawsze, nieraz trzeba rzeczywiście bardzo, bardzo uważać, tam długo czasu mi zajmie. No to tyle chyba, jeżeli o te moje wymądrzanie, jak to szybko zrobić. No ja tak robię, no i ja na tym zarabiam, ale u siebie w domu to mi tak nie idzie, nie? Mi się nie chce. Nie chcę wynosić się niczego. A, przykryję, a, przestawię, przesunę. A to nie, to trzeba wynieść wszystko. I wtedy jest moment zrobiony, a tak się ciągnie jak flaki w oleju. Nieraz mi 2 dni ten pokój schodzi. Bo się nie chce, bo se kawę zrobię, pójdę. A to w tym zobaczę coś, w telefonie pogrzebie. O, jakiś fajny film leci, nie? Tu weekendami jak u siebie to maluję. No i to tak u mnie nie idzie. Ale u kogoś to właśnie mi zależy, żeby jak najszybciej, żeby ten dzień pracy mój był jak najkrótszy, a pieniążki były te same. Także ja mam do przodu. Nie muszę za 12 godzin, bo to trzeba dojechać do klientasa, potem trzeba zrobić i z tego, od tego klientasa wrócić. Ale trzeba jeszcze zobaczyć inne prace, bo nieraz ktoś zadzwoni, wyślij SMS-a, tam też trzeba dojechać i stamtąd też wrócić, tam pogadać i to czas zajmuje, no to nieraz jest 12 godzin. No ale jak ja się dobrze wyrobię, to się wszystko w 7 zamknie. Z wizytami jeszcze do sklepu pójdę kupić sobie coś do zjedzenia, czy tam coś na weekend i do szwagra. No dobra, no to trzymajcie się, kto wykorzysta ten pomysł, proszę bardzo, nie ma żadnego sprzeciwu. A kto się nie zgadza, robi inaczej, no to bardzo proszę, no to każdy ma swoją wolę. No dobra, ja tak robię i tak na razie u mnie jest dobrze. Nie przemęczam się i dlatego tyję. To może też źle jest. Dobra, trzymajcie się, na razie.